Ej, łobuzy! Dziś nagrywamy wyzwanie kobiety kontra mężczyźni. Zobaczymy, kto wygra, czy drużyna kobiet, czy drużyna mężczyzn. Mamy bardzo fajne zadania, zostańcie z nami do końca, bo mamy dla was super konkurs. Pierwsze wyzwanie. Zobaczmy, kto jest lepszy. Pierwsze wyzwanie polega na tym, żeby wymienić 5 najlepszych rzeczy w byciu facetem albo w byciu kobietą. To będziemy mówili po jednym. Dobra, zaczynaj. Na pewno sikanie na stojąco, co jest plusem. Dziewczyny zawsze z tego się śmieją, ale to jest jeden plus bycia facetem. Tak, to prawda, tutaj wam łatwiej. Od razu przyszła mi na myśl taka rzecz, że nam jest łatwiej, jeżeli chodzi o rozmowę z policjantami. Innym drakom uda nam się zawsze wywinąć i potrzeba te dżemsami, także kobietom jest tu łatwiej. My potrafimy się wykąpać i ogarnąć 5 minut. Możemy mieć długie loki, kręcić włosy na różne metody i to nie jest dziwne. Nie musimy się malować. Musimy się malować, dla mnie to jest wielki plus. Plus to jest? Tak, jasne, możemy codziennie wyglądać inaczej. Tak, to jest wielki plus. Codziennie wyglądać inaczej. Tak, za pomocą makijażu. Możemy zmienić szminkę, jasne, że to jest plus. Mamy lepszą orientację w terenie. Nie zgodzisz się z tym? Ja się zgodzę się, zgodzę się z tym. No to teraz dajesz swój plusik. Wszystko pamiętamy. Kobiety wszystko pamiętają. Ty nic nie pamiętasz. Ja się ciebie pytam, pamiętasz, gdy pierwszy raz poszliśmy na... Darek nic nie pamięta. Ja pamiętam wszystko. Nie, że nic nie pamiętam. Nie, ja pamiętam wszystko. Ja pamiętam rzeczy, jak które nie są ważne. Jak byłam ubrana wtedy, co jedliśmy. Ale czy to jest ważne? Z kim byliśmy? Czy było ja pamiętam, ile wydaliśmy. Ja pamiętam wszystko. No dobra. Jeszcze jedna rzecz. Jedna rzecz, w którym ja jestem dobrym przykładem i dowodem, że faceci są lepszymi kucharzami. Tu się zgodzę. Zgodzisz się? Zgodzę się. I kucharzami, i manikurzystami lepszymi. O, nie wiem. Ja makijażu nie potrafię robić, ale za to świetnie. I fryzjerzy jeszcze. Fryzjerzy przecież są. Widzisz. Dobra, w takim razie ja jeszcze powiem, że my możemy się obwiesić biżuterią i to nie będzie dziwne. Możemy się ubrać to nie jest i to nie plus. Będzie dziwne. To jest, jest plus. A co, facet nie może się obwieścić? Nie, bo zaraz powiedzą, że nie, że to nie męskie. A kobieta może się ubrać, może się nawet przebrać i jest okej. Okay. A facetowi już nie wypada. Poza tym mamy więcej ciuków w sklepach. Faceci nie mają takiego wyboru ciuków. No, to prawda. Ma rację. Większe, nawet pójdziesz do jakiegokolwiek sklepu i masz, wiesz, 3 działy kobiece i jeden tylko taki malutki męski na górze. Tak zawsze jest. Teraz wyszło, że jest 50 na 50. Mm-hmm. Że jest mnóstwo plusów, które kobiety mają, mnóstwo plusów, które mężczyźni mają. Mam dla ciebie teraz wyzwanie. Masz wymienić 6 typów kosmetyków. Nie mów mi marek, tylko jakie typy kosmetyków, które używam. Czyli na pewno bronzer, róż, podkład, korektor i jeszcze tuż do rzęs, tak? Coś dobrze? Jeszcze jedno. 6. 6. Jak się na mnie patrzy? Cień do powiek. Kurczę, łatwo to było. Jeszcze mam wymienić 3-4. To ty teraz masz proste zadanie, musisz wymienić 6 klubów piłkarskich. O kurczę. Legia Warszawa, Lech Poznań, Widzew Łódź, FC Barcelona, Liverpool, Manchester United, nie Liverpool, tylko Manchester United, Liverpool nie wiem jak był, i Bayern, ale nie wiem co tam jest w Bayernie, czekajcie, mam to. Czekamy, mamy czas. Czekajcie, mam to. Czas. Na Breda. O. Holenderski. Udało ci się. Udało się. Udało. No, fuksem. Wymienię byś więcej, co? Breda ci. Myślałem, że zaraz wymienisz Pogoń Szczecin, jakieś takie... Nie, bo ja zapominam zawsze, które nazwy, a które miasta. Ale udało się. Udało się. Kolejne wyzwanie jest takie, że musisz mi zrobić warkocz. Mamy gumkę, nie martw się. Mam długie włosy. Ja zawsze... Tak. O, ja myślę, że ja wiesz, jak się robi warkocz w ogóle? Że trzeba zrobić 3 takie te. No. No mam trochę kotun. A to z wszystkich mam zrobić? No nie wiem. Ała! Mogłam rozczesać te włosy. Zaczynamy. No. Zaczynam czy to. Wiem, że trzeba ściskać mocno, więc. Ej, dobrze ci idzie. Skąd ty to umiesz? Nie wiem, gdzieś to widziałem. Ała, jak to ciągnie! Ciągnie ich więcej, tylko tak lekko zaplataj. No zaplatam lekko. Nie prześ warkocze. No przecież to jest proste, to nie jest nic takiego trudnego. No, naprawdę. A co jak facet ma dłuższe włosy, też może zaplatać? Też włosy. Może, oczywiście. Oczywiście, pozdrawiam faceta mojej siostry, on właśnie ma takie tytuły. Ale udało mi się. No, zobaczcie. Wow, jestem z ciebie dumna. I jeszcze mogę to wygrać. Jeszcze mam szansę. W takim razie, jak ty, Karolina, dałaś mi takie trudne wyzwanie, to ty mi musisz zawiązać krawat. Kurczę, wiecie, jak dawno mi wiązałam krawata? Kiedyś to umiałam. Szczerze, że ja chyba 2 razy w życiu sam sobie związałem krawat. Ale umiesz? Nie wiem, czy umiem, nie pamiętam. Czekaj, tata mi kiedyś to tłumaczył. Ten musi być dłuższy, czy dobrze mówię? Tak? Nie. Zobaczcie, jak mi wyszło. Ale czekaj. Nie, no nie jest dobrze, poczekaj, za mało węzłów zrobiłam. Nie, to nie jest jeszcze dobrze. Jeszcze raz, poczekaj. Drugie podejście. Nie miałam drugiej szansy, powiem wam. Nie wiem, jak to ocenimy. Nie, na tą stronę coś dało. No, Karolina, coś ci nie wychodzi. Cicho, muszę się skupić.
Nie mam odpowiadania. Ale umiałam to kiedyś robić. Jeszcze raz. Nie. Nie wyszło. No to jest jakiś... Fajnie to wygląda, tylko tak powinieneś takie troszkę krótsze. O, tak. Tato, przepraszam, kiedyś to miałam robić. Zapomniałam, jak to się robi. Teraz się sobie zabierz w takim razie. Nie, ale to nie chodzi o mnie teraz, Karolina. Chodzi o ciebie. Spadaj. Kolejne zadanie to musimy wymienić najlepsze teksty na podryw. Czemu ja? Zacznij ty. Zacznij ty. Ja muszę pomyśleć. Coś ze spadanym z nieba zawsze jest takie. O nie, to najgorsze. Spadłeś z nieba gwiazdko, coś tam. Tak, ja jesteś piękna, spadłeś gwiazdko z nieba, czy z jakiego. O nie, to jest najgorsze. To jest fajne. Ja bardzo prosto podrywałem. Karolin napisałem po prostu do niej wiadomość, czy się spotkamy i tyle. Nie, ale chodzi o takie teksty przed w klubie. Hej, jesteś tu pierwszy raz? Taki, co jest najlepszy tekst? No nie, no dawaj, no Jezus, coś. To taki tekst! Na pewno bym się na to nabrał. Hej, jesteś tu pierwszy raz? Pierwszy raz weszłam do klubu w ogóle... W życiu. W życiu. Rzadko wychodzę. Dobra. Nie, naprawdę nie, taki tekst. Hej, maleńka, kupić ci drinka? Czy coś takiego? Nie, taki tekst w ogóle... To są najgorsze teksty w życiu. Czy my się nie znamy? Widziałem, wiesz co, scrollowałem, czyli cię znalazłem. Wydaje mi się, że skądś się znamy. Czy my kiedyś nie pracowaliśmy razem? Twoja twarz brzmi znajomo. Znajomo, tak, to jest dobre. Twoja twarz brzmi znajomo. Szczególnie, że nagrywasz filmy na YouTubie. Które drinki polecasz? Tak się podrywa? No nie wiem, no taki z głowy. Które drinki mi polecasz? To barmana może tak poderwać. No nie wiem, tam pan przy barze stoi, to może go zapytam. Które drinki mi polecasz? Które drinki chyba kupisz, jak zawsze zawsze mówią. Hej, postawisz mi drinka? Tak tym się dbają, ja? O, hej, kupić ci drinka? Hej, kupić ci drinka, najgorzej. Ja, taki tekst. No dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że film wam się podobał. Koniecznie dajcie łapkę w górę. Napiszcie, kto wygrał. Wspólnie z marką Wilkinson mamy dla was konkurs. Konkurs jest związany z naszym filmem. Wy też możecie stanąć na ostrzu flirtu w walce o super nagrody. Pokażcie, kto jest lepszy. Faceci. Czy kobiety. Wpadajcie na stronę, tam będą wszystkie szczegóły. Link będzie w opisie. Do wygrania fantastyczne nagrody, że musicie tam iść. Jeżeli wam się podobało, zostawcie nam kciuki do góry, a będziemy częściej tu robić wyzwania. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. Trzymajcie się. Lubię, bye!